On mówi Bóg. A jaki tam Bóg? Jak operuje na tym posoborowym stole i podnosi do góry, a tam ciała Chrystusa wcale nie musi być. Bo jeśli nie ma intencji składania najświętszej ofiary, to nie ma Pana Jezusa. Po prostu, nawet jak miał ważne święcenia. A jeżeli ma intencję składać najświętszą ofiarę, to musiałby tam spotkać Ciebie jako brata w wierze, a nie spotyka. Dlaczego nie spotyka? Bo nie ma wiary. A jak nie ma wiary, to są konsekwencje. Wszystko, co sprawują, jest puste. I słowo też jest puste. To są bardzo biedni ludzie. Ty go nie próbuj ludzkimi względami jakoś ku sobie zbliżyć. Nie próbuj być matką pocieszycielką. Nie próbuj się zastanawiać od ludzkiej perspektywy, tylko miej w ręku różaniec, żebyś się nie dał zwieść. A jednocześnie działał rzeczywiście dla ocalenia dusz tych ludzi. Oni są biedni. Są biedni już tutaj, na tym świecie, nie mówiąc o biedzie, jaka na nich czeka z momentem śmierci i sądu. Pójdą normalnie do piekła, jeżeli się nie nawrócą, bo zwodzą swoje dusze i dusze bliźni. Rozum ludzki człowiek ma nie od instytucji, ale od Boga i musi go używać. Jeżeli widać zepsute, zgniłe skutki Soboru Watykańskiego II, to znaczy, że ten Sobór Watykański II to nie był Sobór Watykański tu, tylko Sobór Watykański tfu. I to, co przynależy do herezji, jest do odrzucenia. Najświetniejszy kwiecie, lilio, matko różańcowa, Maryjo. Najświetniejszy kwiecie, lilio, matko różańcowa, Maryjo.